drodzy, wygłaszam dziś przemowę. A mianowicie, moja mama kupiła mi Hello Kitty, którą się dzisiaj pobawię. A Lilka dostała tą, nie znam jej. Wiesz co, Max? Ciotka z Ameryki, Karyna Elżbieta, chciałaby, żeby dzieciaki przyjechały do niej na ferie. O, to świetny pomysł, zawołaję. Maja, Kuba, Lena, chodźcie tu! Kto chciał mi zagłuszać moją zabawę z Hello Kitty? Lenka, przestań! Och, no dobrze, już się uspokajam. Możemy iść do mamy. Okej. Tak, mamo, co chciałaś? Bo ciotka Karyna, ta wiecie, z Ameryki, chciała, żebyście przyjechali do niej na ferie. O, ta bogata? Lenka! Tak, ta bogata. Wow, no to świetnie, możemy jechać! Okej. To ja już się zbieram! Narra! Jesteśmy już spakowani! Co, tak szybko? Też się zdziwiłam, ale chodźmy. Dobra. No, możecie nas już zawozić na lotnisko. No dobra, no to jedziemy. Ale gdzie, do USA? Nie, Lenka, do USA, Ameryka, wiesz, Stany i ten Teges. Ale samochodem? Nie, polecicie samolotem. Wow, będziemy latać i Lenka razem ze swoim śmigłowcem. Okej, ruszajmy. Jesteśmy! O, tu jest jakieś mani-mani. O, mani-mani dostaję. Lena, przestań. Jestem Lenka, a poza tym to już się skończyło. O Boże, dobra, chodźmy już lepiej skasować te bagaże i w ogóle. Dobra, okej. Dzień dobry. Słucham, w czym mogę pomóc? My na lotnisko do USA. Czy to są dzieci? O, dzień dobry. Dzień dobry. Co pani chciała? No, mnie tutaj posłała Karyna Elżbieta. Pani jest jej koleżanką? Dokładnie, miałam zabrać dzieci, żeby jechały z kimś. Znaczy leciały do tego USA. No dobrze, no to chodźcie, idziemy. Idę, tylko okulary mi spadły. Kim jest ta pani? To jest ciotka, znaczy koleżanka ciotki Karyny. Okej, i my mamy z nią polecieć? Najprawdopodobniej. Zapraszam, nie bójcie się. Okej, poproszę paszporty. Już proszę bardzo. Mhm, dobra. No to zapraszam tam dalej na sprawdzenie walizek. Okej. Sunąć mi się tu z tymi bagażami, bierz to, teraz ja tu będę, a nie. Dobra, ja to biorę. Ta, skasowały się, no to możemy lecieć. To jest gogo bolo, plosk plosk, dewnomo. A tam nie znam się, dobra, idę dalej. Chodźcie już. Przepraszam za moją córkę. Niedorzeczność. Chodźcie, już idziemy. Dobra, kasuj te bagaże, Maja. Oki. Jeden. Są sprawdzone, możemy już lecieć. Trzymaj to. Trzymaj moje dwa. I idziemy dalej. No to możecie się już pożegnać z rodzicami. Ej, idziecie tam? Zaraz. No to papa. Życzę miłych ferii. Dzięki. Na razie. Pa. Chodźcie, moje dzieci. O, cześć, dziewczynko. Ja jestem Lenka. Możemy już wlatać do tego samolotu? Tak. Aleś ty kapryśna. Dobrze. Możemy iść. O. Jest to coś z automatu. Chcę chipsy. Uhu, mam chipsy. Sobie je zjem. Niam, niam, niam. Jeszcze chipsy. Dobrze. Możemy iść dalej. Wsiadamy do samolotu. Bagaże tu trzeba położyć. Wszyscy tutaj dajecie swoje bagaże. I siadamy. Ja siedzę z Mają tu. O, mleczko jakieś. Ale pyszne. Lenka, chyba ktoś z tego pije. Bleh! Dobra, nieważne. Siadajcie. Nie chcę koło tej baby. Cześć, jak się nazywasz, chłoptasiu? Czy my się znamy? Nie, ale możemy się poznać. Ale ja nie jestem pełnoletni. No i ruszaj! Dziadzie, ty pilocie jeden. Ile jeszcze drogi? Jestem już zmęczona. Ciociu, a dlaczego pies prowadzi? Słucham, dziecino? Jak to? Piesek pilotem? Piesek! Dziecko, skąd ty się tu wziąłeś? Piesek, chodź tu do mnie! A, turbulencje! A, turbulencje! Jesteśmy w Ameryce. Wysiadać! O, już jesteśmy, świetnie. To ja już oddaję panu tego psa, proszę bardzo. Pimpuś, mój drogi piesku, nareszcie. Ok,
moje mleczko. Czekajcie, dopiję łyczka ostatniego. Okej, dobra, nie wywaliłam to. Bierzemy, Boże Maja, coś ty napakowała tam. Bierz to. Kuba, weź, bierz moje bagaże. No i musimy iść. Jesteśmy, drogie dzieci. Ding dongam. O, ktoś dzwoni. Karyno, Elżbieto. O, to pewnie twoje dzieciaczki. No, nareszcie. Chodźmy do nich. Otwieramy. O matko, jak wam się wyrosło. Jakie wielkie dzieciaczki. A Kuba, jaki przystojny chłopak. Boże święty, jak wam się wyrosło. No mówiłam, że chciałabym się z nim poznać. Ale ja nie jestem pełnoletni. Trudno. Wchodźcie, wchodźcie, dzieciaczki. Oprowadzę was po naszym domu. Właśnie, zapraszamy. Ciocia, kim jest ta pani? To jest moja siostra. Właśnie. Okej, wchodzimy. A ci już podziękujemy. Wynocha! Jeszcze jedno. Proszę mi nic tutaj nie ukradać, bo ja widziałam wszystko. Halo, ochroniarz? Zabierz te bagaże dzieciom. Już lecę, moja droga Elżbietko. Sympatyczny ten piesio. O Jezus, nie wkurzaj się. Trzeba ci zjąć tą czapeczkę. Już dobry piesek. No, widzicie? Tak to się robi. Polubił mnie ten pies. Oprowadźmy was, może? Tak. Dobrze. A ja do pracy się zabieram. Tak. Tak jak widzicie, dzieci, tutaj jest siedziba naszego kochanego ochroniarza. Miecia? Dokładnie. Idźmy dalej. Ha? Tutaj jest nasza winda. Ale straszne. Czy ja tu czuję kotka? Kotek! Kochaniutka, łapy precz. Znaczy, przepraszam, mamy bardzo dużo kotów. Tak, mamy bardzo dużo. No to świetnie, czuję tutaj drugiego. Ale Jaga! Są trochę agresywne, więc uważaj, nie każdych lubią, ale może ciebie polubią, może są takie trochę wybredne. Każdy kot mnie lubi? Okej, zapraszam dalej! Ale dziwna ta typiara, Norel. Dobrze, witamy was w naszych progach, przepraszam. Nasz ukochany salonik oraz nasza kuchnia jest bardzo wypasiona, więc na pewno się tu rozgościcie. No, ja też tak myślę. A tu jeszcze jest kącik dla kotów. Oczywiście. No, pies by tu się też zaprzyjaźnił. Nie, droga damo. Posejdon do nogi. Posejdon się nazywa? Ale fajnie, jak bóg grecki. Dzięki, ciocia. Chodź tu, Kuba, pobawimy się z Posejdonem. Chodźmy dalej. Oto nasza Rich łaźnia. Poznajcie się tutaj, ekskluzywne nasze progi. O, jacie! Macie jacuzzi? No, oczywiście, że mamy. I dolarsy jako do podcierania pupci. A jak nie? A czemu nie? A tu jest nasza siłownia, gdzie wyrabia mój schludny brzuszek. Mua! To ty masz sześciopak? Na jak? Pampolina! 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 Nie skacz, drogie dziecko. Ale dlaczego? To była taka fajna pampolina. Trudno. Idziemy na górę. Tak, zapraszam. Zapraszam. Okej, już idziemy. Zostaw już te kocięta! Przepraszam bardzo! Już je zostawiam. No idź, Kuba! I weź te nasze bagaże! Za chwilkę! Dobrze, więc najpierw tu jest nasze podwórko. Możecie zobaczyć, mamy tutaj basen. Oczywiście będziecie mogli się w nim kąpać. I mamy tutaj też również jakieś pontony, grilla i różne takie do zabaw dla was. Wow, ale mega, mam tu ten domek. A ty możesz mieć moją tą opaskę Posejdon. Będziemy robić grilla wiecolami? No, wiadomo. Okej, możemy iść dalej. Gdzie są nasze pokoje?
Za chwilkę do nich dojdziemy. A to jest nasza jakże skromna sypialnia. A nie taka skromna, jest rich. No widzę. O, kolejny kotek. Jaki słodki uśmiech kocie. Wabi się Rudy. O, pasuje do niego, idealnie. Teraz do kolekcji będzie. Zgadnijcie, gdzie ja śpię. Uważam, że tu koło kotów. Zgadłaś. Dobrze, pójdźmy lepiej już dalej. Tutaj jest nasza druga właśnie, również wypasiona. No widzę, bardzo ładna. No nawet macie saunę, nie spalicie się tam? A ja pójdę przetestować. Gorąco mi! Gorąco mi! Przeżyłam! Jakoś. Całe szczęście. No i nawet jacuzzi macie fajne. Też przetestuję! Ale bąbelkowato! Bąbelkowato! Ty lepiej tu już z niczego nie korzystaj. Norel! Idziemy dalej! A tu jest właśnie... Ja? Nie! Wierzę! Posejdon, idziemy na pampolinę! Juhu! Pampolina! Pampolina! Lęka, nie przesadzaj! O, fajna zjeżdżalnia! Juhu! Boże, jakie nieogarnięte dzieci! Dobrze, przejdźmy już lepiej. Pokażę wam wasz pokój. Nie, my tu skaczemy z Posejdonem! Proszę. Lena, chodź! Dziecko, proszę cię. No dobrze, no to chodźmy. Za chwilę Posejdon, w nocy będziemy skakać! Idziemy dalej. Ciociu, nie chcę, nie zostawiaj nas z tą babą. Aha, no lepiej. Dobrze, tutaj jest wasz pokój wyczekiwany. Możecie się tutaj rozgościć, możecie się rozpakować i możecie, jeśli chcecie się przyzwyczaić, możecie sobie, nie wiem, coś porobić, co chcecie. Macie tutaj, myślę, że skromnie i dobrze. I tu macie jeszcze bieżnię, gdzie wy robicie swój schludny brzuszek i sześciopak. Zaraz, zaraz, a gdzie jest trzecie łóżko? No, tu się otwiera i to jest twoje łóżko akurat. Aha, no dobrze, to ja pójdę po nasze bagaże. Nie, ja mogę iść! Ja lepiej mogę pójść sam. Całe szczęście, dobra, kładę ją w mojej sali zabaw, bo tam będzie najbezpieczniejsza i żadna Karyna mi tu jej nie weźmie. Nawet ty, jak ty masz na imię? Zdzisia podbródek! Jakie śmieszne. No dobrze, Posejdon będzie spał tu, ja będę spała na górze, Maja będzie spała na dole i Kuba tu. No dobrze, możecie nam już iść. Do zobaczenia jutro. Dobrze, do widzenia. Jak potrzebujecie jakiejś pomocy, to znajdziemy się na dole. No dobrze, do zobaczenia, ciociu. Do zobaczenia, pani iść się pod brudek. Przestańcie! Mówcie do mnie! Zdzichu! Zdzichu, dobra, zapamiętam. Rozpływamy się w dal! Okej. Dobra, idziemy już. Możecie dzwonić. Ej, czy ten dzichu też się wydaje wam taki dziwny? I to bardzo, ale dobra, przebierzmy się już i idźmy spać. Przed nami jutro długi dzień. Okiś! Kto to tak chrapie do jasnej ciasnej? Kuba, zamknij się troszeczkę! No dobra już, sorry. Dobranoc! Hej! Pora wstawać, dziabu! Wstajemy! Boże, babo, zaraz mi bębenki pękną! Wstaję już! Szło mi stąd! Okej! Kuba, czemu wspałeś w ubraniu? Nie wiem, nie chciałam się już przebierać. Okej, dziwne. Możemy iść już na spacerek ranny. Czekajcie, tylko Posejdon, gdzie ty jesteś? Posejdon, chodź, mój Posejdonku. Poskaczemy jeszcze na pampolinie! Czekaj, chodź tu, Posejdon. Pampolina, pampolina! Lena, przestań już! Jestem Lenka, dobrze, chodź, Posejdon, jak nas... Nie lubią! Idziemy! Dalej. Maja! No już idę. Biedny pies. Gdzie one są tak a propos? No siema. Cześć ciociu, nie spałyście? Spałyśmy, ale czekałam tutaj, żeby wam powiedzieć, że śniadanie czeka na dole. Dobrze, za chwilę już przychodzimy. A no. Gdzie jest dzisiaj podbródek? Siemandero! Jaka
Jaś, ty straszna babo! Dobra, idźmy na dół na wyśmienite śniadanie, mam nadzieję. Dobrze, więc zasiądźmy do jedzenia. A niam, 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 niam! Też jestem łapczywa jak ty! Śmieszne, nieprawdaż? Ta, bardzo. To była dziwna. Norel! To co, dzieciaki? Idziemy na spacer? Tak, do galerii! Kupisz nam coś, ciociu? No, oczywiście, że tak. Mi też? Tobie nie. O nie! Okej, okay, idźmy już, a Pozydon też może iść z nami? Może iść. To idziemy! Juhu! Uhu! Nara, ochroniarzu! Nara, mieciu! Do widzenia. O nie, moje stare kości, nie przetrwam tego. Ciocia, skoro już jesteśmy w galerii Fuesa, wszędzie patrzyłem na TikToku, na IG, wszędzie. Kupisz mi nowy telefon, proszę! No, oczywiście, że tak, mogę ci kupić. Jej! A mi też? No. Okej, lecimy do sklepu! Woo! Dzień dobry, dzień dobry! Wow, ale raj! No to lecimy. O nie, nie zatarza, bo jest od starej kości! Męczę się! Dzień dobry. O, witamy Elżbieto, Karyno! Witamy w naszych skromnych progach! Weź tak się nie mądruj! Babra, mi też coś kupisz? Nie. Okej, ja miałam wybrać swój telefon, ja biorę tego. No to skoro mi też... Ja biorę, Posejdon, stój, ja biorę mojego tableta z lisikiem w żabki! A ja wezmę sobie też telefon i tu w kotka! No pewnie, już wam to kupuję. To wszystko będzie na koszt firmy! Idziemy stąd! Juhu! Ej, a możemy chociaż jakąś siatkę dla Posejdona? Możecie. Dobra, idziemy po koszyk. Chodźmy wszyscy. Dobrze, ja sobie wezmę tu siateczki i pochowamy naszego... Uj, to prezent się zrobił. Jeszcze raz. Sobie schowamy tableta, lysik, telefon i mały telefon, ale Posejdona nie chowamy. Niech ktoś weźmie tą siatkę. Trzymaj! Ale ciężkie! Zjeżdżalnia! Juhu! Ale tu fajnie! Dobrze, możemy iść na następne piętro. No, myślę, że to będzie dobry pomysł. Trzymaj tego Posejdona, Lenka. O, kiś! A takie pytanie, dlaczego Posejdon? Moje okulary! A, ty pies, zabrałeś moje okulary! Kfu, kfu! Ha! Umarłem. Odzyskałam moje okularki! Możemy lecieć! Wow! Dzieci, czy chcecie lody? Oczywiście, że tak! Of course! Chodź, Posejdon, ty też sobie wybierzesz loda. Zrzodzia, gdzie ja tu jestem, tutaj lody. Dobrze, Posejdon, dla ciebie weźmiemy niebieski kolorek. Proszę bardzo, to dla ciebie, Posejdon. Zjedz sobie. Ja sobie wezmę tutaj różowe. Dwa sobie wezmę i jeszcze sobie wezmę posypkę taką. Taką o posypkę. No i sobie to zjemy w tej chwili, bardzo proszę. Ale pyszne, Posejdon, też sobie zjedz. No dobrze, teraz ty możesz to wziąć. Jeżeli chciałeś zabrać mnie jego Posejdona, to możesz wziąć te. A więc tak, no to dobrze. No to chodźcie, Maja, Kuba, lody ja wam stawiam. Okej, no to po czemu by nie? No to ja wezmę może tego śmietankowego czy coś. Będzie chyba najlepiej. No, Kuba, zjem go. A ja chyba różowego. Albo już niech będzie ten. Bardzo dobra. No, wyśmienite, powiem szczerze, w Polsce inaczej. Zabrałeś Posejdonowi opaskę, oddawaj! No dobrze, dobrze, już ci oddaję. Bardzo dobre, tak, przepyszne. A teraz ja wam to mogę wziąć. O Boże, jakieś ty straszne, oddajcie mu lepiej. Zostaw mnie, zostaw mnie! Posejdon, pomocy! Ups, nie żyje. I weź jeszcze ten kubek. Okej. Spa, dzieci, spa! Poczekajcie tu, potrzymajcie moje okulary i mój berecik. Chodź tu, Zdzisiu! Tak, ja też pójdę do spa, odmłodzę mój brzuszek. Trzeba się tylko przebrać. No oczywiście, nalej sobie wody tutaj, proszę bardzo, Zdzisławo. Zrobimy se indyjski masaż. Ale pyszne, zrób se indyjski masaż. Jak wygodnie. Nie rozumiem tego całego przedstawienia, ale w
sumie to może być fajne. Ej, dawajcie zrobimy jakiegoś pranka im. Tak, i na przykład, że w tych maseczkach będzie jakiś pryszczowy krem. W sensie na pryszcze, żeby im wyrosły szybko. Dobry pomysł. To dawajcie, zróbmy tak. Czekajcie, ja się zakradę. Trzymaj Posejdona. Nie, ja nie chcę go. Dobra, daj tego Posejdona. Okej, to ja wezmę teraz to tu. Dobra, mam ten krem. Co teraz zrobisz? Czekaj, muszę się wysmarkać i wsadzę tam moje smarki. Ble, Kuba, jakiś ty obleśny. Widzisz, jak ja jestem mądry? Okej, można wsadzić. A teraz ja je tam podsadzę. Czy może tutaj ciociu i pani Zdzisiu chciałyby maseczkę taką odmładzającą na pryszcze? Tak, ja chętnie skorzystam. Ale piecze, gdzie tu wody, a ryby, szybko trzeba zjeść rybę. Niam, niedobre wody. Zadziałało. Mój Boże. Ja podziękuję. Okej, ciociu, jak chcesz. Och, przeżyłam na szczęście. Oddajcie mój berecik i moje okulary w tej chwili. Pewnie, ciociu, już, proszę bardzo. Dziękuję. Mi też oddajcie. O nie, ja mam te, o nie, tu pozamieniały się. No dobrze. Możemy pójść dalej. A ty, Zdzichu, pilnuj teraz dzieci, bo ja idę na wyprzedaż i tak będę miała wszystko na koszt firmy. Dzień dobry. Okej, dzieci, to ja was teraz popilnuję, ale jeszcze idę na spa. Jaki masaż, ojej, jaki... Ej, możemy od niej wrócić wreszcie? Ale kto będzie nas pilnował? Posejdon, a kto inny? No dobra, no to możemy iść na Bubble Tea. Wiedziałam, że tu jest w tej galerii Ascan, nie? No okej, no to lecimy. Juhu! Tylko tak pozornie. Jak przyjemnie, dzieci! Dobra, zniknijmy stąd. Lecimy! Tu powinno być te Bubble Tea. O mój Boże! Czy to by nie była hulajnoga elektryczna? Chodź, Posejdon, pobawimy się trochę. Ruff, ruff! Dziu! Lena, zostaw to, bo jeszcze Posejdon zwymiotuje. Juuu! Jestem Lenka i nie zwymiotuję! Ble! Oj. Fu. Przepraszam. Dobrze, możemy iść po te Bubble Tea. Chodź, Posejdon! Dzień dobry. Ja bym chciała zamówić tu Bubble Tea. Proszę. I Donata dla Posejdona, mojego pupilka. No dobrze. Proszę bardzo, jakie Bubble Tea? Te fioletowe. Ojeju, jakie to jest przepyszne, no. I dla Posejdona prosiłabym ten czekoladowy donacik. Okej. Niam. Okej, trzymaj, to możemy już iść. A zapłacić to kto? Łapać ją! Uciekamy, szybko! Ej, a Bubble Tea? Trudno, do kibla trzeba się tu schować. Tu, szybko, bo oni nas gonią. Dobra, chowaj się tu. Szybko. Uff. Ej, ciasno tu trochę. Norel. Widzicie, dzieci, jaki mam sześciopak? Dzieci! Ja zgubiłam te dzieci! Dziecko! Słucham pani! Widziałaś te dzieci? Nie, Karate Kid! Umarłam.